na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Andrzeju, znowu wracasz do Puchary Świata, znowu na loty. Czy czujesz się w tej dyscyplinie akurat na tych mamucich skoczniach zdecydowanie lepiej? Powiem ci, Pawle, że trochę tak, jest mi troszkę łatwiej, ale jestem trochę w takiej sytuacji niekomfortowej w tym momencie, kiedy mój kolega przepytuje mnie. Aczkolwiek, jak mam być całkiem szczery, to tak, to czuję się bardziej komfortowo, ze względu na to, że mogę tu więcej popracować w powietrzu, pomachać rękami. No widać, że sobie w tym powietrzu radzisz, bo jak się nie mylę, wszystkie trzy skoki ponad 200 metrów, tak? Dobrze? Przygotowałeś się? Dobrze. Czy to było twoje max, czy jednak dalej jakieś błędy się zdarzają? Błędy się zdarzają, jeszcze mogę dużo poprawić, aczkolwiek na dzisiaj wystarczyło. Na dzisiaj wystarczyło, a co będziesz chciał poprawić jutro? Nic nie będę chciał poprawiać, muszę skakać swoje i tyle. Dawaj Paweł, dawaj, jesteś dobry, jesteś dobry. Gdzie, jak jeszcze pytania? Wikasun to już było. Co się wydarzyło w Wikasun, bo no, lekką niespodziankę tam sprawiłeś, że nie było cię z nami w niedzielnym konkursie. Co się tam wydarzyło? Byłem, się nie dostałem do konkursu, ale byłem i dopingowałem. A tak, no to co, no, człowiek chce trochę więcej i kombinuje i raz poszło, bo się nie kombinowało, drugi raz się kombinowało i nie poszło. Czy ty się cieszysz, że to zakończenie właśnie sezonu kończysz tutaj, przy tej atmosferze w Planicy? Jak najbardziej tak, ale tą atmosferę to głównie robi Paweł Wąsek, więc nawet gdyby tych kibiców tutaj nie było, to jest Paweł, więc i to się kameruje, więc dodaje mi to do otuchy. Będziesz jadł stejki na Team Arena Party? No mam nadzieję, że będę jadł stejki i jeszcze będziemy coś innego i tamtego i... Czy chciałbyś usłyszeć tą słynną melodyjkę Planica, Planica po swoim skoku? Bardzo na to liczę i zrobię wszystko, żeby tak było, ale się nie napalam i nie, no i tyle. No. Ja mam na to plan. A na formułę to wstanę bez problemu i jak dziś stałem, to i na... no i wstanę. Andrzej wstanie, bo dzisiaj po obudzeniu się o godzinie 5:45 powiedział, że jak zaczniemy tak w domu wstawać, to nie będzie potem problemu na zawodach tak wstawać. Czy ty planujesz w domu właśnie po sezonie zacząć wstawać przed godziną 6 rano? Nie. Nie planuję. To były tylko plany, żeby planować, ale tak... Plany i marzenia. Dziękuję, oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo. Jak się czujesz, Paweł? To była sytuacja życia. Do kolejki. Ja będę mówił. Oddajemy teraz. Ja będę mówił, tak. Co mam mówić?